Krzysztof Bruliński, syn Piotra i Marioli. Jestem. Paweł Grossfeld, syn Adama i Mileny. Jestem. Kacper Lisicki, syn Marcina i Anny. Jakub Stankowski, syn Kamila i Agnieszki. Jestem. Igor Zalewski, syn Jacka i Izabeli. Jestem. Maksymilian Grabowski, syn Jarosława i Ewy. Jestem. Szymon Jasionek, syn Mariusza i Anny. Jestem. Jakub Bielski, syn Tomasza i Wiolety. Jestem. Dawid Kobielski, syn Marty. Mateusz Wróblewski, syn Tomasza i Bożeny. Jestem. Czcigodny księże, dziekanie, zebrani tu chłopcy proszą o dopuszczenie ich do pełnienia posługi ministranta chorelisty podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw. Czy wiesz, że są tego godni? Tak, gdyż sumiennie uczestniczyli w przygotowaniu się do pełnienia tej posługi, zostali pouczeni o wielkiej godności ministranta chorelisty i jego obowiązkach, a swoją gotowość i pragnienie służenia przy ołtarzu potwierdzają swym życiem chrześcijańskim. Na chwałę Boga w Trójcy Święty Jedynego przyjmujemy tych chłopców do stopnia ministranta chorelisty. Najmilsi. Pokornie prośmy teraz Boga Ojca Wszechmogącego, aby pobłogosławił tych, którzy mają być dopuszczeni do posługi ministranta chorelisty i udziel im pomocy do godnego wypełnienia tej posługi przy świętych obrzędach. Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na wspólnotę modlącego Kościoła i racz pobłogosławić tych synów, którzy pragną Ci służyć jako ministrant. Pobłogosław te szaty, które będą nosić ministranci podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw. Niech te białe kąpcze przypominają im, że są wezwani do naśladowania Jezusa Chrystusa, Syna Twojego. Natomiast te kolorowe szaty, przeznaczone na różne obchody roku liturgicznego, niech wyrażają radość ze służenia Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dziękujemy Panu Bogu i wychwalajmy Jego święte imię za to, że powiększyło się grono służących Panu w Jego świątyni. Miłosiernemu Bogu polecamy również ich rodziców, rodzeństwo i bliskich. Niech zawsze towarzyszy im Boże błogosławieństwo przez Chrystusa Pana naszego. Thank you.
narodzisz się jeszcze.